Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym krótkim filmie, w którym opowiem Wam o cenach karnetów, o cenach skipasów, jakie będą obowiązywać w nadchodzącym sezonie 22-23 w największym regionie narciarskim w Austrii, w Ski Amade. Ski Amade to 25 ośrodków narciarskich, w których możemy jeździć na nartach. W sumie mamy do dyspozycji 760 km tras. W ubiegłym sezonie miałem przyjemność odwiedzić Ski Amade. Byłem w Dolinie Gasztajn, gdzie odwiedziłem 4 ośrodki narciarskie. Byłem także w Hochkönig, gdzie byłem pierwszy raz. Kapitalne ośrodki, kapitalna infrastruktura, świetne trasy, doskonałe jedzenie oraz zaplecze hotelowe. Jak to wygląda, możecie oczywiście zobaczyć na filmach na moim kanale. Po długich tygodniach oczekiwania nareszcie ukazały się ceny skipasów na sezon 22-23 w regionie Ski Amade. To 5 dużych regionów narciarskich: Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig oraz Grossaltal, w skład których wchodzi 25 ośrodków narciarskich. Dla przykładu podam Schladming, Flachau, Bad Gastein, Wagrain i jeden mały lodowiec Dachstein. Ski Amade to 760 km tras narciarskich, 275 km to trasy niebieskie, 390 km tras czerwonych oraz 95 w kolorze czarnym, na które dojedziemy jednym z 270 wyciągów, w tym 90 krzeseł i 47 kolei linowych, których łączna przepustowość w ciągu jednej godziny to aż 370 tysięcy osób. Na głodnych narciarzy czeka aż 260 chat i restauracji. Jak wyglądają ośrodki narciarskie w Ski Amade, możecie zobaczyć w moich vlogach, jakie dla Was przygotowałem w trakcie mojego pobytu w poprzednim sezonie w Austrii. Na kanale znajdziecie filmy z Hochkönig, Sportgastein, Bad Gastein i Dorfgastein. Serdecznie zapraszam. Jeżeli moje filmy spodobały się Wam, odwiedziliście któryś z ośrodków narciarskich, jakie Wam rekomendowałem, możecie rozważyć wsparcie mojej działalności na YouTube. Zapraszam Was do serwisu Patronite, gdzie możecie wspierać Wasze ulubione kanały. Z góry dziękuję. Wracając do cen skipasów w Ski Amade w sezonie 22-23. W sezonie będziecie mieć do czynienia z tak zwanymi cenami dynamicznymi. Osoby, które jeździły na przykład w Szczyrku, z takimi cenami już się spotkały. Oznacza to, że cena skipasu nie jest stała, a zmienia się w zależności od sezonu, a także od tego, na ile wcześniej zakupimy skipas oraz czy zrobimy to online, czy w kasie. I tak osoby dorosłe w sezonie wysokim, czyli od 24 grudnia do 6 stycznia przyszłego roku oraz od 28 stycznia do 17 marca 2023 roku za 6-dniowy skipas zapłacą 274 euro, jeżeli kupią skipas online z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakup w kasie obciąży Wasz portfel kwotą 334 euro. W tym samym czasie za skipasy 6-dniowe dla dzieci, roczniki 2007-2016, ich rodzice zapłacą 137 euro pod warunkiem zakupu online oraz 161 euro w kasie. Taniej zapłaci także młodzież, roczniki 2004-2006, natomiast nie ma zniżek dla seniorów. Pamiętajcie także o tym, że Wasze pociechy urodzone w roku 2017 lub młodsze otrzymają skipas bezpłatnie, pod warunkiem, że jeden z rodziców zakupi skipas na ten sam okres. Jeżeli szukacie niższych cen karnetów narciarskich, proponuję wyjazd do Ski Amade przed sezonem, czyli od rozpoczęcia sezonu do 23 grudnia lub w okresie od 7 stycznia do 27 stycznia 2023 roku. Tańsze skipasy obowiązują także na zakończenie sezonu od 18 marca. Porównując aktualne ceny do poprzedniego roku, skipasy w Ski Amade w szczycie sezonu podrożały o 35 euro. Czyli z 299 na 334 euro. Jeżeli te informacje były dla Ciebie ciekawe, to zapraszam na moje social media, na Instagram i na Facebooka, gdzie możesz na bieżąco śledzić najnowsze informacje oraz moje podróże. Dziękuję ślicznie Wam za uwagę
I przypominam, że w opisie do tego filmu znajdziecie link do całego cennika Ski Amade. To na razie, do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!